OSTR to człowiek, który swoim dorobkiem artystycznym zasłużył na miano legendy. Jednakże częściej słychać opinie, jakoby Ostry był arlekinem polskiej sceny rapowej. Cześć, siema, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Suma, a w dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie, dlaczego Adam Andrzej Ostrowski, szerzej znany jako Ostry, wylądował na wysypisku zapomnienia zamiast w panteonie legend. Zapraszam do materiału. Zacznijmy od tego, że temat jest dla mnie osobiście ciężki, bo Ostry to człowiek, który kształtował mój gust muzyczny i towarzyszył mi w całej drodze poznawania naszego polskiego rapu i hip-hopu. Ponadto jestem w pełni świadom, że kiedy ten człowiek kleił swoje pierwsze wersy pod beat, mnie nie było jeszcze na świecie, a kiedy on świętował swoje pierwsze sukcesy, no to ja na chleb mówiłem pep. Ale to właśnie dzięki tym okolicznościom temat jest dla mnie jeszcze ciekawszy i tym bardziej chciałem w końcu zrealizować o nim jakiś materiał. No dobrze, może w takim razie ludziom niewiedzącym wyjaśnię, czym jest ten arlekin. Jak podaje Wikipedia, arlekin, postać błazna w czarnej masce komicznej, ubranego w kostium zszyty z kolorowych trójkątów albo rombów. Jest to najzwyczajniej błazen na polskim dworze, określany też stańczykiem i zapamiętajcie to porównanie do stańczyka. Samego porównania Ostrego do arlekina użył Oki, kiedy to na swoim Instagramie chciał wyśmiać jedną rzecz, do której przejdziemy w kolejnej części materiału. Potem rozwinął to jeszcze w utworze Bardziej sobą niż kiedykolwiek. Dosłownie przed wejściem na scenę w koszalinie Ostry wkurwiony podbił wyjaśnić, czemu nazwałem go arlekinem. Jak w takim razie doszło do tego, że człowiek, który wypuścił takie płyty jak Tabasco, Tylko dla dorosłych czy Jezurekcję, aktualnie jest zapomniany, a jego pamięć wśród młodych słuchaczy nie jest kultywowana? Dodatkowo, kiedy pytam młodszych kolegów o takie utwory jak Kochana Polsko, to najczęściej ich reakcja wygląda tak: nie mają pojęcia, o czym mówię. Przyczyn tego zjawiska jest wiele i zacznijmy od tej najbardziej oczywistej, czyli muzycznej. Ostry od jakichś 12 lat nie poczynił żadnego progresu brzmieniowego. Jasne, możemy się doszukiwać coraz to lepszych wersów, bardziej dojrzałego podejścia do pisania, ale nie w tym rzecz. Wiecie, mamy takie postacie jak Edo czy Ero, które charakteryzują dwie rzeczy. Albo dostosowali się do zmian idących w rynku muzycznym, albo wiedzieli, kiedy zejść ze sceny, a nawet jeśli nie zejść z niej całkowicie, to po prostu stanąć sobie z boku w cieniu. Ostry natomiast stwierdził, że on będzie szedł pod prąd, niczym Maniek z epoki lodowcowej, i jego nie powstrzyma żaden nadchodzący lód. Wiesz, gdzie mam twoje zasady? I być może wyszłoby to mu nawet na dobre, przecież ilość słuchaczy nielubiących nowego brzmienia i ilość truskuli dalej jest przeogromna. Pomimo tego Ostry zbiera śmiesznie małe wyświetlenia, chociaż trzeba mu oddać, że faktycznie, no, ilość słuchaczy dalej pozostających przy nim nie jest kompletnie zerowa, bo na Spotify'u ma ponad 200 tysięcy odtworzeń miesięcznie, co jest w takim przypadku całkiem fajnym wynikiem. Jakie są w takim razie przyczyny pozamuzyczne? Jakby to powiedzieć, brak bycia konsekwentnym, wygadywanie głupot, obrażanie się na cały świat za to, że idzie do przodu. Wymienię wam teraz dziwnych akcji, które zobrazują nam, o co mi chodzi, i pamiętajcie, że to tylko kilka. To tylko kilka z zalewu wszystkiego, co bym mógł tu wymieniać, ale wtedy siedzielibyśmy tutaj lekko ponad godzinę. Ostatnie zaczepki w stronę Kizo i Angleosi i pochwalmy za to, że strzały nie są siane w powietrze. Jednocześnie trzeba skarcić za żenujące wersy, które wręcz nie przystoją komuś, kto pretenduje do miana legendy. Nie chciałbym, żebyście w tym momencie pomyśleli, że broni Oliwki Brazil, bo byłoby to zadanie arcytrudne, ale słuchając tych wersów czuję się, jakbym słuchał wujka podczas Wigilii. W obronie Kizo stanął legendarny producent Waco, który współpracował chociażby z Płomieniem 8.1, Hemp Gru czy Pono. A komentarz ten przywołuję tu po to, abyście dobrze mnie zrozumieli, kiedy nazywam Ostrego boomerem i osobą, która nie może się odnaleźć w dzisiejszych standardach muzycznych. Komentarz jest odpowiedzią na komentarz innego użytkownika. Drogi Konradzie, na rapie zjadłem zęby i z całą pewnością zapewniam cię, że Kizo jest niezłym wykonawcą rapowym. Porównywać w rapie można technikę, teksty, charyzmę,
charyzmę, barwę głosu, umiejętności grania koncertów i pewnie wiele innych aspektów. Znam kilku raperów, którzy są muzykalni i jakoś nie mogą od ładnych paru lat odnaleźć się na scenie. Zrozumiałbym ten hejt, gdyby Kizo był gościem wykreowanym przez dużą wytwórnię czy produktem w rękach doświadczonego producenta, ale tak nie jest. W takich stanach mnóstwo gości potrafi rapować na niezłym poziomie, ale brzmią jak 20 kopia NASA, 50 Centa, The Game'a, a dzisiaj pewnie innych topowych artystów i pomimo tego, że mają flow, technikę i nawet poczwórne rymy, nikt im kontraktu nie zaproponuje. Możesz mi wierzyć lub nie, ale czasami żałuję, że w czasach, jak jeszcze prowadziłem studio, nie było takich artystów jak chociażby Kizo, Wac to Ja, Guzior, Michel i pewnie wielu innych. No ale dobrze, skąd wzięła się w takim razie wcześniej przywołana przeze mnie zaczepka Okiego? No chyba nie zrobił tego bez powodu. No nie. Otóż widzicie, Ostremu przeszkadzają takie rapowe przybłędy jak Oliwka Brazil, Young Leosia czy Kizo, ale nie przeszkadza mu robienie kursu dla rapowych przybłędów. Tak. Dobrze słyszeliście. Ostry sprzedawał kurs rapowania. O ile można dyskutować, czy to normalne, czy to coś rodzaju kursu śpiewu, tak za nic nie mogę zrozumieć, jak Ostry, mając tak truskulowy statement, stwierdził, że to dobry pomysł. Dla tych, którzy nie wiedzą, za 239 zł mogliśmy kupić 4-godzinny kurs prowadzony przez Ostrego, w którym to mieliśmy chociażby nauczyć się pisać teksty. Co? Kolejnym problemem Ostrego to hipokryzja i do zobrazowania tego zjawiska posłużymy się utworem Acid. Popór, cała scena dla hajsu, widzisz lojalność kontra kasa i tu nie ma przypadku. Pomyślicie sobie, no machło brację, teraz w rapie to każdy tylko węszy kasę, nie ma w ogóle zajawy, tylko każdy chciałby zarabiać i zarabiać. No tak, ale co jeśli Ostry sam stworzył reklamę dla World of Tanks? Skazany na walkę, mam w kurwie energii i gniew. Hey! Czy utwór muzyczny do filmu o Piłsudskim, który to do najlepszych nie należy. Również zapomniał o tym wersie, zgadzając się na rolę eksperta Kanal Plus od Ligi Angielskiej. Ocenę tego, czy posiadał takowe kompetencje, pozostawię wam. My natomiast przejdźmy do kolejnego wersu z utworu AC. Z reguły dupy lubią różowy kolor. Mamy XXI wiek i dalej ktoś twierdzi, że kolor ubrań, które nosisz, no jest wyznacznikiem twojej orientacji seksualnej. Naprawdę nie wiem, czy muszę to tłumaczyć, że jak mężczyzna ubierze różowy kolor, to nic nie znaczy, to kompletnie nic nie znaczy, może wam się podobać różowy kolor. Dodatkowo dodam, że tylko prawdziwi mężczyźni nie boją się różu. Tym bardziej śmiesznie brzmi wywiad, którego udzielił Przeglądowi Sportowemu. Dlaczego w amerykańskim rapie jest bardzo wiele nawiązań do sportu, czego w polskiej muzyce nie można zauważyć? Mam tezę, która może nie za dobrze o nas świadczy, ale uważam, że w Polsce niestety nie ma się szacunku do legend. A niektóre legendy po prostu jak legendy się nie zachowują, dlatego szybko tracą szacunek. O ironio, wydaje mi się, że OSTR po prostu nie odnajduje się w dzisiejszych realiach muzycznych i nie tylko muzycznych. Ale żeby cały materiał nie był aż tak krytyczny, wróćmy do tego Stańczyka. Stańczyka z początku odcinka, którego raper zdaje się tak przypominać. Stańczyka z obrazu Matejki, który to niesie za sobą naprawdę ciekawe przesłanie. Obraz Jana Matejki przedstawia Stańczyka głęboko zadumanego nad stratą Smoleńska. Jego postawa przeciwstawiona jest beztroskiemu balowi, co sugeruje alegoryczny sens dzieła. U szczytu potęgi polsko-litewskiego państwa jedynie królewski błazen rozmyśla nad przyszłością państwa i narodu. Gdzie szukać tu podobieństw między Ostrym i Stańczykiem? Wydaje mi się, że konkluzja nasuwa się sama, jednakże z tą myślą was już zostawię. Pomyślcie, pogłówkujcie, udzielcie się w komentarzach, czy wy łapiecie, o co mi chodzi. Nie chcę wszystkiego tłumaczyć jeden do jeden, to tylko taka moja teoria i porównanie. Dziękuję wam bardzo za dzisiejszy materiał. Zapraszam do innych materiałów na kanale. Jeśli materiał wam się spodobał, będę wdzięczny za wszelkie formy aktywności. Zapraszam was do sekcji komentarzy, jest wasza. Napiszcie, co wy o tym wszystkim sądzicie. Zapraszam was również na mojego Instagrama, na którym jest troszkę mniej poprawnie niż tutaj, a szczególnie bez cenzury, bo nie ma tam takiej potrzeby w przeciwieństwie do YouTube'a. No i co? No i to tyle. Dziękuję wam bardzo i życzę wam miłego dnia. Dzięki, na razie. Cześć!